Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam, trener. Witam. Jesteśmy. Od czego zaczyna trener tak, Mistrzów jak, Polski dzień? Jak chyba jak zwykły człowiek wstaje rano do łazienki, wywają jakieś potrzeby fizjologiczne. Kąpię się normalnie też, tak, kąpię się czasami, znaczy nie czasami, zawsze rano. Włącza sobie telewizor tylko po to, żeby, że coś się dzieje. To nie jest tak, że ja siedzę i oglądam po prostu, że coś się dzieje. Nie ukrywam, że dzień zaczynam nie od śniadania, ale takim moim śniadaniem pierwszym jest cytryna. To już się tak przyzwyczaiłem, że biorę sobie cytrynę. Teraz muszę powiedzieć, że nie jestem przygotowany, ale zaraz się przygotuję. Biorę sobie cytrynę, którą wyciskam normalnie. Nie muszę jej myć, bo to jest taka ekologiczna cytryna. Że nie ma wosku na sobie, skóra wosku nie ma za dużo. Przekrawam ją sobie. O! Właściwość jeszcze ma. I sobie ją wyciskam. Wyciskam sobie. Tak, zaczynam. Każdy dzień. Oczywiście czasami się zdarzy, że nie jestem na wyjeździe i nie mam tej cytryny. Wtedy sobie robię taki cheat day, czyli oszukuję się. Nie mam, ale staram się jak najczęściej, a jak w domu jestem, to zawsze. Teraz uwaga, to jest taka mikstura cytrynowa. Jedna cytrynka. Chyba kiedyś się wypijało taką cytrynkę, jak się zdobywało Order Uśmiechu. Prawda? Nie wiem, czy to harcerze wręczali, czy dzieci. Biorę sobie cytrynkę, tu mam miód. Jakiś konkretny? Tak. Wygląda jak gryczany jakiś. Nie, to jest taki spadziowy. Aha. I to jest bardzo ostry miód i taki no, czasami dla dzieci nieprzyjemny, bo jest ostry, bardzo intensywny smak miodu, taka duża łyżka. Powinienem to robić łyżką drewnianą, bo wiem, że miód traci właściwości, jak jest łyżka. Co ciekawe, miód się super rozpuszcza, znaczy, no, że nie rozpuszcza, tylko rozprowadza w tym soku z cytryny. Naprawdę nie ma z tym problemu, że są jakieś grudki, chwila pomieszania łyżeczką i jest taka mikstura gotowa. Nie wiem, czy robię wszystko dobrze, ale przyzwyczaiłem się do tego i bardzo mi to smakuje. Pomaga mi, też tych wirusów za dużo nie mam w sobie. A chociażby teraz przetacza się przez zespół, bo po powrocie z Ludwigsburga już na meczu był Zak był chory, Boro był chory. Teraz wiemy, że coś się dzieje w Eremu, Ursonowi i tak dalej. To przez zespół się przetacza i dolewam sobie troszkę wody, tak żeby po prostu taką szklaneczkę uzupełnić. I to jest moja miksturka na rano, na śniadanie. Bierzemy. Na raz, czy...? Nie, spokojnie, na zdrowie. Smacznego. Na raz byłoby ciężko. Biorę sobie tą miksturkę. Zawsze mam coś jeszcze do zrobienia. Tym razem przygotowujemy już Anwil Włosławek, bo wiemy, że za chwilę gramy. I jeszcze sobie jakieś pół godzinki, godzinkę rano dla przypomnienia włączamy jakiś meczek. I tutaj akurat oglądam sobie mecz, analizując po kolei każdy ruch, każdy meczap przeciwnika. Tutaj akurat oglądam Anwil przeciwko Bilbao w FIBA Europe Cup. Oglądamy z Maćkiem po dwa. Maciek robi trzy mecze, ja oglądam dwa, czasami trzy. Tutaj chcę zobaczyć, jak, bo wiem, że to wysoki poziom, bo to FIBA Europe Cup i jak Bilbao wygrało z Anwilem, czyli jak, co zrobić, żeby wygrać, bo to jest ważne i jak Anwil się temu przeciwstawił, bo wiemy, że grał dobry mecz, cały mecz praktycznie prowadził i w końcówce przegrał. Chcę zobaczyć dlaczego, z jakiego powodu i tu sobie przewijam, analizuję, powoli sobie oglądam taki mecz, żeby później w Maćkiem, jak już się spotkamy przed samym treningiem i przed samym wideo, skonsultować, jakie on wnioski wyciągnął z tych meczów, jakie ja i gdzie tutaj szukać słabych punktów i mocnych. Tutaj wiemy, bo tutaj Mastrzeł Kostrzewski akurat, nas znajomy,
bardzo mocne wejście na prawą rękę. Wiemy, że to potrafi. Ja nie wiem, czy zawodnicy z Bilbao o tym wiedzieli. Prawdopodobnie wiedzieli, ale postaramy się być na to przygotowani. Trenerze, bo dzisiaj to jest taki dzień wideo, pod znakiem wideo trochę. Tak. Mamy dzisiaj przed treningiem wideo. Tak. A to jest już tylko etap przygotowania pod Anvil, czy jeszcze gdzieś tam w tej analizie się pojawia ten mecz nie. z Ludwigsburgiem? Analiza już była wczoraj. Było wideo analiza Ludwigsburga wczoraj. Ja tą analizę przygotowałem, już to obejrzeliśmy. Już na treningu poprawiliśmy błędy, powiedzieliśmy, jakie popełniliśmy, a dzisiaj już jest konkretnie pod Anvil, choć jeszcze troszeczkę będziemy pracować nad swoją taktyką i ataku, i obrony, żeby tych błędów ustrzec się jak najmniej, bo wiemy, że Anvil też analizuje te nasze mecze, czy chociażby ostatnie z Ludwigsburgiem, my to analizujemy, co zrobiliśmy źle, oni widzą, gdzie mamy słabe punkty i teraz będziemy próbowali my to poprawić, żeby się przeciwstawić tym swoim błędom, a Anvil pewnie będzie szukał tych swoich przewag, szukając tych naszych błędów, pewnie konkretnych, które zrobiliśmy z Ludwigsburgiem. No to trenerze, to będzie nasz kolejny krok, tak? Tak. Tutaj jest jedziemy zaraz na bazarek, na zakupy, bo musimy kupić zakupy, a tu mi wyskoczyło przypomnienie, że 17 października spacerowałem rano o 11.30 dokładnie na Jeziorze Głębokim. Czyli spacer to już nie pierwszy raz, kiedy słyszę, że trenerzy mówią, że spacer to dobry sposób. Tak. Żeby... Dzisiaj pogoda jest ok, nie pada, chociaż gdzieś tutaj zapowiadane było chyba na popołudnie deszcz, czyli zrobimy spacer sobie wcześniej. Wcześniej zakupy, bo po treningu nie będzie czasu, żeby coś kupić na obiad. Czy więc pojedziemy sobie na bazarek w moje miejsca i dalej. Musimy być 10.30 na hali, bo o 12 trening, o 11.30 wideo musimy przygotować z trenerem Maćkiem i wideo, i trening na dzisiaj. Okej, przed samym wyjściem jeszcze musimy... O, jeszcze mamy minutę. Obowiązki domowe. Tak, jeszcze musimy wyjąć pranie, bo niestety, żeby nie w pralce nie zalegało, więc musimy sobie poradzić, a dziś było pranie w pościeli, no nie jest to łatwe, ale nikt za mnie tego nie zrobi i muszę sobie z tym radzić. Jak jest się zawodnikiem też już, jak długo też mieszkałem sam jako zawodnik, to więc sobie z tym wszystkim radziłem. No wcześniej wyjmuję, tak wiemy, że z tego prania ta pościel to jest taka wygnieciona, więc żeby nie musieć jej prasować, to sobie tak ładnie składamy. Mam tutaj taki spoko drzwiczki, na których sobie spokojnie to powisi i później po takim spokojnym powieszeniu, o, jeszcze mamy prześcieradło, które musimy też, to zaraz sobie poradzimy z prześcieradłem. O. I do momentu tam gdzieś powieszenia na suszarce, tak sobie troszeczkę odtaja. Można sobie w windzie selfie zrobić. Wiem, że są tacy, którzy robią sobie selfie w windzie. Na dobry początek dnia. Lustro się przydaje, bo można kaptur poprawić. Fryzury dzisiaj, a pójdziemy tak uczesani na trening. Nie będziemy przesadzać z układaniem. Instruktor, gdzie my jedziemy? Gdzie nas cena zabiera? No jedziemy, wykorzystujemy to, że po drodze mamy jakiś bazarek, mamy piekarnię. Wejdziemy po jakąś bułeczkę spokojnie, bo śniadanie, tylko ta woda z cytryną, no to czasami nie jest wystarczające. Więc tutaj po drodze mamy taką piekarnię z bardzo dobrym pieczywem. Nie wiem, czy reklamuję, czy nie, ale no... Jeżeli dobre, to trzeba. Nie, ja nie korzystam z tych piekarni sieciowych. Staram się szukać jakichś dobrych rzeczy i tutaj wiem, że za chwilę będziemy u pani po bułeczki. Tam mi smakuje dobrze, dobre pieczywo jest. Tego pieczywa za dużo nie kupuję, ale akurat taką drożdżóweczkę z serem. Do kawy sobie weźmiemy. Dobra, to teraz pytanie. Jesteśmy w aucie. Czy trener jeździ po Szczecinie korzystając z nawigacji, czy już bez? Już bez. Już praktycznie jak muszę... No mam tam gdzieś te swoje miejsca. Nie, do centrum się tam nie wybieram za często, no ale jak centrum czy Starówka, czy nie wiem, czy te centra handlowe duże, czy Galaksy,
to wiem już bez nawigacji. Zresztą tutaj z Niebuszowa mam bardzo, bardzo blisko. Też tu, no, podoba mi się tutaj, no bardzo. Mam też, jak spaceruję, dzisiaj może jedziemy autem, ale jak spaceruję, to też jakieś 45 minut, godzinę mi zajmuje spacer na halę. Na... Stol do domu? Tak. Tam jeszcze, no wiadomo, że przechodzę przez cały ten park Arkoński, sobie też mam niedaleko stąd. Znaczy niedaleko, no trzeba troszkę przejść, ale punkt jest super. Punkt jest super. Do sklepów. Manhattan blisko. Wiemy, już na Manhattan dzisiaj nie będziemy jechać, bo... Ale wszyscy w Szczecinie wiedzą. Wiedzą, gdzie jest Manhattan, tak. Na Manhattanie też często robię zakupy, bo mam bardzo blisko. Poproszę dwa rogale zwykłe i drożdżówkę z serem. Mamy już... Pani troszkę była zdziwiona, że nagrywamy, ale wytłumaczyłem. Tak, jestem trochę przerażony, bo to jeziorko kojarzy mi się z tym rzeźnikiem, który tutaj właśnie będziemy przejeżdżać, w tej zielonej kamienicy funkcjonował. A czytał trochę książkę? Nie czytałem, wiem, że film został nagrany o tym rzeźniku z Niebuszewa i że właśnie do tego pobliskiego jeziora Rusałka gdzieś tam... Oczywiście wszystko to jest takie nieoficjalne, bo nic mu nie udowodniono chyba, tam jedno chyba jakieś tylko morderstwo. Byłem w Muzeum Techniki z synem, pokazałem mu nasze cuda techniki, ale też, tak, też, ale też byłem pod wrażeniem tego, jak tutaj kiedyś jeszcze przed wojną była fabryka samochodów szczecińska. I teraz sobie nie przypomnę nazwy tych samochodów, ale jestem pod dużym wrażeniem. W ogóle to była fabryka nie tylko samochodów, ale i nie wiem, rowerów, maszyn do szycia. Takiego do pisania, tak. To jak to zobaczyliśmy z synem tutaj właśnie, byliśmy w tym muzeum, to naprawdę super, super sprawa. Szkoda, że ta fabryka gdzieś tam pewnie... O, mamy muzeum, tak, techniki. O, mamy tutaj Uniwersytet Technologiczny i pasące się owce i barany. Środek miasta. Środek miasta, tak. Tutaj właśnie to mnie zawsze zastanawiało. Normalnie jedziemy do hali prosto, wiemy, tak, Arkońską i teraz jeszcze sobie pojedziemy na chwilę na bazarek, na Pogodno. Bo tam mieszkałem w pierwszym roku na Pogodnie i dlatego tak sobie kojarzę to miejsce i często tam jeżdżę. Ulubione sklepy, tak. Ale tu gdzieś ciągnie sentyment po tym pierwszym roku, bo mieszkałem przy stadionie Pogoni Szczecin, dosłownie blisko tam. Mogę powiedzieć, że jak trener był w domu, to słyszał każdego gola, albo... Znaczy, pierwsze, ja nie, jako gdzieś tam przyjezdny, nie wiedziałem o tym. Dosłownie, bo ja mieszkałem przy Lidlu, który jest naprzeciwko stadionu. I gdzieś tam sobie jakieś popołudnie niedzielne spędzam sobie w domu, okno otwarte. Słyszę taki gwar gdzieś, wiadomo, taki stadionowy. O, chyba mecz jest rozgrywany, ale w pewnym momencie usłyszałem ten sygnał. Ja mówię, Boże, tutaj jakieś statki pływają, nie znając jeszcze w ogóle historii, w ogóle tutaj, no, gdzie ja jestem dokładnie. I w pewnym momencie słyszę takie, no i taka radość. Mówię, i tak się domyśliłem, że to gdzieś te sygnały ze stadionu dobiegają. A to już teraz wiem, że to jest i rozpoczęcie meczu, i po każdym golu fetowanie tym sygnałem. To trener, jak jesteśmy tutaj na Pogodnie, to był trener kilka razy na meczu Pogoni. Co można powiedzieć? Stadion? No stadion rewelacja. Ja jeszcze oczywiście pamiętam ten stadion, jak przyjeżdżałem grać jako zawodnik i graliśmy właśnie na Twardowskiego mecze. To tam spacerując widzieliśmy ten stadion, to było w takim kształcie litery U, że tutaj od torów można było spokojnie zobaczyć ten stadion, jak on wygląda. I pamiętam tamten stadion. Teraz już jak wszedłem na nowy, no to jest w ogóle rewelacja, no to mi się tak zmieniło. Znaczy też pamiętam stadiony, nie wiem, chociażby Legii Warszawa, który był odkryty zupełnie, tak? Znaczy była ta kryta trybuna i też wiemy, jaką modernizację przeszedł. To w ogóle wszystkie te stadiony w Polsce i hale w porównaniu z tym, co jak ja byłem zawodnikiem i też kibicem, bo chodziłem czasami na piłkę nożną oglądać mecze, to
to w ogóle zmiana nie do pomyślenia, że można było w tyle lat tak te stadiony przekształcić. Natomiast co do Pogoni, to nasi zawodnicy już chyba, jak usłyszą tylko melodię, teraz byliśmy w Ludwigsburgu na meczu i była melodia i wszyscy sobie tam, słyszałem przed meczem, skakali i nucili i śpiewali, że Pogoń Szczecińska, Pogoń Szczecińska, MKS, MKS. I cały czas to z nami tam brzmi. Nawet Amerykanie gdzieś tam oczywiście kaleczą troszeczkę ten nasz polski, ale wiedzą, o czym śpiewają i co śpiewają. Bo wcześniej, jak na stadionie gdzieś machali tylko szalikiem i razem z kibicami, no tak naprawdę gdzieś tylko tonację łapali, nie wiedzieli, a teraz już wiedzą, o czym śpiewają. A zapytam jeszcze trenera o to wyjście na stadion, bo akurat byliśmy na meczu z Legią, więc pełny stadion był. Akurat Pogoń nas zaprosiła na to spotkanie, żeby gdzieś tam podziękować i uhonorować te wszystkie tytuły, które zdobyliśmy w tym roku. Jak to było na tym środku tego stadionu pełnego? Nie, no to stadion w ogóle, no obiekt jest piękny, ale obiekt jest piękny, jak jest zapełniony. I akurat trafiliśmy na mecz z Legią Warszawa, że obiekt był zapełniony w prawie 100%, tak? I atmosfera niesamowita. My mieliśmy jeszcze przyjemność zejścia na dół, na murawę, bo zostaliśmy nagrodzeni i za to słowa podziękowania, że zostaliśmy docenieni przez zespół Pogoni Szczecin, ale i kibiców, bo dostaliśmy brawa za nasze sukcesy w tamtym sezonie i to było bardzo, bardzo, bardzo miłe. I jak tylko mam okazję i czas na to, żeby pójść i zobaczyć mecz Pogoni Szczecin, to bardzo chętnie. Wiem, że teraz, jutro my gramy z Anwilem 17:30, a Pogoń gra wcześniej o 15 chyba. To będzie ciężko już przed samym meczem. Ale kibiców, no wiadomo, że zawsze zapraszamy na jedno i drugie widowisko i tutaj nie będę, ale w kalendarz zaglądam, kiedy tylko nie ma jakiegoś konfliktu dat i godzin, to wtedy korzystam i oglądam mecze Pogoni. Pierwsze pójdziemy tutaj, sobie pójdziemy. Pójdziemy po kawę. Ty kawy nie chcesz? Nie, ja dziękuję. To ja sobie wezmę na wynos. Wezmę. Dzień dobry. Ja poproszę Amerykano. Dziękuję bardzo, do widzenia. Mamy kawkę, możemy iść dalej. Czyli ja tu pójdę do pań. Kupię sobie orzechy. Dzień dobry, orzechy mogę sobie sam nałożyć. Dobra, dziękuję. Jeśli możesz, to dasz radę, żeby to i to. Trochę tych jacków sobie weźmiemy. Słucham? To są dobre, one są teraz dobre, bo takie są. No są duże przede wszystkim. I teraz są takie jeszcze, ja lubię takie, one są jeszcze nie wyschnięte. Takie mokre, tak. Skóra jeszcze taka gorzka. Uff, lubię bardzo. I włoszczyznę. Muszę sobie kupić jacków. Takie są jeszcze. Tak, są takie jeszcze. Teraz patrzę, czy przekroczę dychę. Może przekroczę. Tak? Panu nie będziemy robiły problemy. Tak. Pan za piękny wzrok. Dziękuję bardzo. Tak, nie, przekroczę, już widzę. O, te jacki, tak mówię, są takie. One są dobre, jak są takie jeszcze mokre. Moja skóra zawsze panów podgląda. Tak? Trenują przez szybę tam, widać, tak. Koszykówkę. I pani podgląda, jak tam krzyczymy. Tak, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, do widzenia. To mówi, jak wracają z treningu, to ona, mama, chodź, pooglądamy, jak trenują wilki. Bo tam przez szybę widać tę salę treningową. No i mówi, że nam kibicuje bardzo. Druga pani troszkę niezorientowana, ale mówi, że jestem bardzo wysoki, przystojny. To też pyta, czy siatkówka, czy koszykówka, no, ale wiemy już, że koszykówka. Nie przeszkadzają mi w niczym. Wiem, że ten tramwaj trzeba uważać. Kiedyś jeszcze jak w Warszawie trenowałem, to zawsze fizjoterapeuta takiej starszej daty, to zawsze mi mówił, miłe, zobacz, gilotyna jedzie, czy nie?
i zawsze, że na tramwaj mówi gilotyna. I tak mi to utkwiło gdzieś tam w głowie, że sobie jak z moimi dziećmi jadę, to pytam, jedzie gilotyna czy nie? I one, tata, to nie jest śmieszne, że to są boomerskie żarty. No ale gdzieś takie no. No dobra, to teraz jak trener użył takiego słowa, to musi trener wytłumaczyć, co to znaczy, bo nie każdy będzie wiedział. No nie każdy będzie wiedział. No to boomer to jest chyba ten, który nie nadąża za nowinkami cywilizacyjnymi, jakimiś technicznymi i tak w ogóle za życiem. Chociażby na, żartując sobie, trochę szybko jedziemy chyba, nie wiem, czy zaraz jakaś policja mnie tutaj, bo lubią stać tutaj przy tym, tutaj przy rondzie na końcu Wojska Polskiego. I no boomer to taki człowiek, który gdzieś tam ma swoje żarty i tylko on się z nich śmieje. No nie, no czasami dzieci się śmieją też z moich, nie tylko ze swoich. To nie jest tak, że one tylko umieją żartować. No, tak sobie mówią, niech sobie tak mówią. Ubierzemy czapkę, żebyśmy nie zmarzli, bo już jest troszkę chłodno. Idziemy na spacerek. No i mamy swój spacerek nad jeziorem. 5 kilometrów chyba jest, 5,5 kilometra wokół jeziora. Takim spoko marszem. 45 minut, 50. Jest, ciekawostka jest taka, że na końcu tego spaceru już tam przy plaży miejskiej, bo wtedy gdzieś tam najwięcej pomysłów przychodzi do głowy. Oczywiście w trakcie, gdzieś tam zamykam się tutaj w swojej takiej ciszy zupełnej i nie tylko o przeciwniku, głównie o naszym zespole, co poprawić, co zmienić. W trakcie tutaj tego spaceru najwięcej pomysłów trafnych, jak do tej pory, przynajmniej w tamtym sezonie, zapadło właśnie tutaj, gdzieś w głowie. Myślę cały czas o zespole, jak, co poprawić, żeby było lepiej. I jak w pierwszym sezonie tutaj chodziłem, to tak troszkę incognito. Natomiast już po tamtym sezonie bardzo często czy rowerzyści, czy biegacze, bo spotykam tutaj, gdzieś zaczepiają, trzymają kciuki. Krótka rozmowa, czasami jakieś selfie sobie zrobimy. Bardzo miło. Nie wiem, czy tutaj można, patrzę teraz, tam ktoś wędkował, że można wędkować. Jest to też ulubiona moja taka dyscyplina, hobby. Lubię spędzać czas z wędką i z synem przede wszystkim, bo zaraziłem go wędkowaniem. I taka ciekawostka, jeżeli ktoś sobie myśli, że taka praca trenera jest bardzo łatwa i przyjemna, to powiem, że w tym sezonie, czyli w 2023, czyli może w tym roku, nie było nam dane ani razu pójść z wędką i razem spędzić jeden dzień i powędkować. Wiemy, jak to się stało po sukcesie, który, znaczy sezon trwał bardzo długo, bo do połowy czerwca i zaraz po tym spotkania gale, zgrupowanie kadry uniwersjadowej, powrót i nowy sezon i tak naprawdę ani razu nie byliśmy na rybach. Ja najlepiej jak tutaj z córką przychodzę czasami, to no jej, znowu kółko, jak to daleko, kiedy wracamy? Ja mówię, nie, robimy kółeczko. Nie, będą sprzątać chyba, bo wczoraj, wydaje mi się, że wczoraj był jakiś koncert, albo dzisiaj będzie, bo wczoraj była przygotowywana hala. Czyli nie mamy swojej do treningu, musimy trenować na małej, na rozgrzewkowej. O, mamy tutaj. Wejdziemy do siebie w ogóle? Z tej strony. Może nam się uda. O kurczę. To jakaś chyba, no musimy zobaczyć, co za koncert. No, nie jest łatwo. No jesteśmy w swojej pracy. No gdzieś tam są przechodnie na razie, wszyscy muszą się pocieszyć, ale dajmy się pocieszyć i pewnie gdzieś trafią na odpowiednią półkę. O kurczę, grubo. O kurczę.
chyba jakiś bankiet mi wygląda. Bo są jakieś te stoły. Będzie zabawa, będzie wesoło. Mamy tutaj mamy swój ekspres do kawy. Prezes nam obiecał, że po mistrzostwie. Obiecał to w trakcie sezonu, może nie wiedział, co mówi, ale że po mistrzostwie zostanie zainwestowane. Będziemy mieć swój ekspres do kawy, mamy swój ekspres. Znaczy nie jestem kawoszem, ale dwie rano kawę piję. Jedną taką podczas spaceru, a drugą tutaj na obudzenie się jeszcze przed samym treningiem. Teraz jemy śniadanie. Nie wiem, jak ci to dać. Ja sobie tutaj dam. Smacznego. Dziękuję. Teraz poczytamy trochę newsów z Eurobasketu. Widziałem, że Bryce Brown przegrał wczoraj w Eurocupie. Obserwuję i Bryce'a, i Phila. Phil wygrał w FIBA Eurocup. Gra bardzo dużo, 30 minut na mecz. I wczoraj Porto wygrało z Bakenbers. A to jest dość silna drużyna. Wygrali 11. Co nasz Phil tam porobił? 30 minut gry, 8 zbiórek, 4 w ataku, 13 punktów. Brawo. Gra tam z Melvinem Clevelandem, który grał w Lublinie w tamtym roku. A i tutaj grał się. Tak. A, tak. I sobie tak gdzieś rano te wiadomości na Eurobaskecie sobie czytam, co się dzieje. I mamy Hamburg bardzo słabo z Dziewą. Kolejny bardzo wysoko przegrany mecz. Tutaj z HPL-em Tel Awiw aż 40 punktami. Mamy tu porównanie, bo z HPL-em graliśmy. Z HPL-em Tel Awiw, tak. Graliśmy w turnieju, jak byliśmy w Wrocławiu. I mamy tam jakieś porównanie, ale bardzo wysoka przegrana. No i przegrał właśnie wspomniany przeze mnie Bryce w Gran Canarią. I patrzę tak, bo też AJ Asotera obserwuję, który gra w Gran Canarii. I wygrali 8 punktami. Bryce zagrał tym razem z ławki, czyli jako rezerwowy. 21 minut, 9 punktów. 1-5 za 3, czyli gdzieś coś nie wpadało. I przegrany mecz. I tak tych sobie byłych zawodników naszych obserwuję. Odzywają się do trenera czasem oni? Tak, kontakt tylko z Bryce'em. Bryce czasami pisze jakieś tam też i chyba na naszym tam jakichś mediach społecznościowych się udziela. Czyli tęskni za nami. To dobrze, no. To fajny dzieciak. Były problemy, wiemy jakie na początku, ale na końcu. No i też oczywiście naszą grupę też śledzę, że widziałem, że Sassari przegrało za ekran Ateny. Tym bardziej szkoda naszej przegranej w Ludwigsburgu. Tak byłoby pięknie. Ten mecz był chyba wcześniej, nie? To nie tak, wcześniej. Ja oglądałem 3 mecze naraz. Klasyk Gliwice, Zielona Góra. A to Anvil, też. Anvil Gladiator z ciołem jeszcze i Partizan z tym. Dobra, zobaczymy jak tu pociąłeś, bo ja tam mam swoje spostrzeżenia, to co widziałem i... Co tam mamy z tym Anvilem? To ciekawostka jest taka, że wczoraj oglądałem właśnie też Zieloną Górę i Gliwice i jedni i drudzy grają tą samą tranzycję. Mhm. I teraz widzę, że Anvil też gra tą samą. Tylko grają tak zwany three-way. Zawsze piłka wraca do jedynki i jest ten outside screen. Grają taki też random. Zielona to samo. No wiem, randomowo taką grają też. Nie wiem, biorą piłkę i zwykły side pickerowy jest, nie? To też mam dwa przykłady tego. Trochę będzie. Dobra, ja króciutko tą siłownię zrobię, jak najkrócej się da, żeby też tej objętości dłużej nie budować, nie? Okay. Męczenie są po wczoraj, tak. Ale trzeba było też. Że trzeba, też tak. Za, tak. Też mają za, czas do odpoczynku. Mamy czas, dokładnie. Dzisiaj jest rano. Tu mają te półtora dnia, można powiedzieć. Jak będę miał siłkę, to można było Filipa na te pół godziny. Tak, on mi mówił, tak, ja go biorę, bo Maciek tu będzie tam. Mocnego bumpa czy z coś. Z bumperami, tak. Żeby tak, tam tak. Podjechać mocno, nie? Tak. Mówi, wczoraj robił siłkę, jutro robi, dzisiaj mogę być taką dodatkową. Jesteśmy już na sali wideo przed projekcją scoutingu Anvilu. Czekają krzesła na zawodników. Zawsze mamy klucze do meczu.
atak obrona, który przed chwilą przygotowywaliśmy z trenerem Maćkiem w pokoju, analizując grę Anvilu, i te klucze zostaną tutaj dla zawodników Anvil Game One przedstawione i wyjaśnione. Oczywiście jest to naszą słodką tajemnicą, co przygotowaliśmy. Czyli trener, na Anvil. Trener nie jest fanem upublicznienia tych planów taktycznych, bo wiemy, że niektórzy trenerzy korzystają z tego, żeby pokazać. Nie, bo te plany taktyczne czasami się powtarzają. Na przykład niektóre nam się uda zrealizować i będziemy je starali się później wykorzystać w następnych meczach, bo być może z Anvilem, czy w Pucharze Polski, czy w rewanżu, czy w playoffach może się spotkamy i z tego będziemy korzystać, więc nie chcemy nic upubliczniać. Chcemy, żeby tutaj to zostało między nami, jaką mamy taktykę i co przygotowaliśmy na Anvil. Chcemy ich zaskoczyć, a oni pewnie też nas, więc będziemy się nawzajem zaskakiwać. Mamy klucze do obrony, mamy klucze do ataku, co, gdzie szukać swoich przewag. Prepared mentally, rest, good, have a good lunch, rest, be ready for tomorrow. Tomorrow we got a 10, mm-hmm. I think. 9:45 video and then practice. Let's go! Piki! Mamy godzinę 15, wychodzimy z hali po treningu, jedziemy coś zjeść na obiad. To jest trener zadowolony z dzisiejszego treningu, bo tak wcześniej rozmawialiśmy? No tak, ja jestem zadowolony, że zespół pobudziliśmy, że troszkę popracowali, bo to zawsze jest tak, czasami zespół przychodzi na dzień przed meczem i myśli, że to będzie tylko taki spacerek, sobie porobimy. No, na hali byliśmy od 10:30 do 15:00, tak? Mówimy o wideo, o przygotowaniu całego wideo, przygotowaniu treningu i samym procesie treningowym. No teraz 15:00 wychodzimy, więc mamy czas teraz, żeby trochę się zrelaksować, coś zjeść. Wracamy do domu. No zobaczymy. Teraz się okaże, że zamknięte, że już za późno, zjedzone. Ja mam nadzieję, że nie, do 16:00. Dobra. Są jeszcze. Dzień dobry. Byłem rano, ale za wcześnie. Poproszę 3 dobre rollsy. Mamy rolsy, możemy jechać przemo. Dobra trenerze, bo tak się przenieśliśmy w czasie trochę. Tak. Przyszliśmy... Tak, teraz będziemy na lenia. Dzisiaj obiad taki na szybko. Jak trener tu kroi, to ja słyszałem, że trener w jednym z wywiadów powiedział, że podobno jest trener mistrzem, znaczy może nie użył trener słowa mistrzem, ale że świetny makaron trener robi. Znaczy no makaron... Makaron, oczywiście to trzeba mieć czas, żeby zrobić makaron, bo nie jest to sztuką zrobić makaron. Dobry makaron może nie jest, no trzeba na to czasu, na pewno. Tak, lubię robić makaron, lubię jeść proste rzeczy, czyli tu mam na przykład, pokażę, mam całą, to jest moja produkcja. To jest przecier pomidorowy, czysty przecier, same pomidory. I tych słoików mam bardzo, bardzo dużo. Jak tak trzeba szybko makaron, cebula, oliwa, czosnek daje taki
taki, znaczy no, nie cały, prawda, bo to całe się połowę tego i mam pyszny sos, też zupę pomidorową, a bazę do zupy pomidorowej mam tu, proszę. To są, to jest bulion i on jest zapasteryzowany, pasteryzuje w gorących słoikach. O, ten jest akurat do szybkiego zjedzenia, bo mi się otworzył niechcący, tak, puścił. Większość tych słoików nie puszcza, o. Czyli one są dobrze odpowietrzone, zapasteryzowane. I jak trzeba zupę szybką zrobić, to jest podstawa do zupy, chociażby pomidorowej. A teraz, no, tak jak powiedziałem, nie ma mi dzisiaj za dużo czasu, więc zresztą ty, Przemek, jesteś, zostałeś zaproszony, żebyś spróbował. No, spróbujemy tak sobie rolsy, które kupiliśmy przed chwilą. Bo trener opowiada o nich często bardzo. Tak, one są, bo to jest takie, no wiadomo, że to nie jest tanie, bo to taki jeden rolls kosztuje około 20 zł. Natomiast no ja tak, ja dwa to już jest naprawdę, trzeba dużo jeść i lubić. Natomiast jednym też można spokojnie gdzieś tam się sobie podjeść na szybko. Niekoniecznie kroić, my jesteśmy teraz w warunkach domowych, to kroimy. Ale jakieś warunki takie na ulicy, to można sobie po prostu wziąć w rękę i jeść. No i co powiem, tak zbliżamy się do końca tego dnia. Trochę dzisiaj było wrażeń takich, już widać, że blisko meczu jest nastawienie takie w zespole, żeby zagrać to spotkanie z Anwilem. I co trener trafi też pewnie takie myśli, aż do samego meczu będą towarzyszyć, bo trener często nawet na konferencjach powtarza, że trochę się tymi meczami może nie stresuje, ale że przejmuje tak bardzo. No tak, już na pewno jest ten wir meczowy włączony, nastawienie, czyli od każdy trening, który powtarzamy przed samym meczem, jest przypominanie o wadze meczu, o tym jak podejście, o sytuacji i w tabeli, i w tym sezonie. Jak Anwil jest mocnym zespołem, na co liczymy, że musimy naprawdę zagrać dobre zawody i to gdzieś jest cały czas powtarzane. No, oprócz tego taktyka, wideo, taktyka na boisku, przełożenie tego, pokazanie na konkretnych przykładach naszej obrony i naszego ataku. I no wiadomo, teraz już przeżywanie, już lekki stresik jest, nawet teraz po późnym obiedzie, bo już mamy godzinę prawie 17. Mam teraz troszeczkę chwilę spokoju, bo za 30 minut zaczyna się mecz telewizyjny i nie wyobrażam sobie, żebym tego meczu nie mógł obejrzeć. Oczywiście jeszcze dzisiaj czeka mnie podróż na dworzec Szczecin-Dąbie, bo rodzina przyjeżdża, a wiemy, że mieli być o 16, ale polska kolej jest niestety mistrzowska i pociąg na starcie już ma 140 minut opóźnienia. A będzie miał pewnie jeszcze więcej, bo to wzrośnie i niestety będę musiał jechać w trakcie meczu, ale to jest sytuacja wyjątkowa. Co, no jakieś tam wideo jeszcze tego Anwilu troszkę pewnie sobie obejrzę. Dzisiaj jest piątek, to Euroligi nie ma, bo w czwartek zawsze tą mam dzień z Euroligą, wieczór z Euroligą, czyli te wszystkie mecze, które mogę, tylko to oglądam. Wczoraj tak było i oglądałem Real Barcelona. Nie, chociażby Alba Berlin, która wygrała z Armanii Mediolan, naprawdę grając rewelacyjną końcówkę. Muszę się wybrać tutaj do Berlina na jakiś mecz, sprawdzić, czy nie ma konfliktu datowego i pojechać, bo naprawdę mamy bardzo blisko i zobaczyć euroligowy mecz to naprawdę jest coś wartego przeżycia i pewnie się wybiorę, czy z Maćkiem, asystentem Majcherkiem, czy może z kimś z drużyny. Może zawodnicy będą mieli ochotę. Ja myślę, że to jest warte pojechania i zobaczenia. Tak, jak trener wspomniał o tej frekwencji, to widać było szczególnie na tym meczu, teraz ostatnim, który tu w Szczecinie był pucharowym, że też ta koszykówka w Szczecinie jest coraz popularniejsza. Początek poprzedniego sezonu to były gdzieś tam kłopoty, żeby wypełnić trochę mocniej te hale, to arena, a teraz ostatni mecz ponad 3000, mecz z Gliwicami też koło 3000 się ta frekwencja kręciła, więc coś się ruszyło. No to z tego się bardzo cieszę. Zresztą po tych finałach naszych czerwcowych mówiłem, że ważne jest, żeby tych kibiców zatrzymać, ci, którzy przyszli, postarać się o nowych. Cieszy to, że są nowe twarze, prawda? Że mamy tą swoją watachę, którzy za nami jeżdżą i to jest świetne. I oni są naszymi stałymi takimi kibicami, ale wiemy, że potrzebujemy no, takiego nowego narybku, jak wszędzie, tak? Jak my potrzebujemy nowych zawodników, tak my, kibice, potrzebują nowych twarzy, żeby się wzmacniać, żeby rosnąć w grupę. I to mnie bardzo cieszy, że dużo ludzi młodych przychodzi, dzieci
z rodzicami i to, to mam nadzieję, że to będzie tendencja wzrostowa, a w najgorszym przypadku tendencja taka stała, tak, że nie będzie gdzieś tego, to się obniżać. To jest też naszym celem na ten sezon jako klubu. Na razie jest ok. Dobrze, trenerze, to tutaj wcześniej mi trener pokazywał te takie obrazki. Widzę, że ich trochę ma trener. Nie wiem, czy chce trener trochę opowiedzieć. Oczywiście, no mam tutaj, brakuje mi rodziny. Dobrze wiemy, że mam rodzinę. Tutaj mam kalendarz taki nasz rodzinny ze zdjęciami naszymi. Szkoda, że to jest 2022, ale zdjęcia są rewelacyjne. Nasze wspólne wakacje dawno temu. Bo nie mieliśmy czasu. Wejdę trenerowi w słowo, bo tak przeglądam te zdjęcia, to od razu mi się przypominają te obrazki z finału, gdzie no, tuż po tym szóstym meczu chyba, to tak. Taka olbrzymia radość. Tak, że było tak, emocje bardzo duże, że dzieci się rozpłakały ze szczęścia. Tu mam gdzieś w sypialni zdjęcie moje żony i dzieci, tu dzieci razem, wszystkich razem. Tutaj taka miła niespodzianka, bo też od kibiców też dostałem. Miałem 50 urodziny, chciałem światło zapalić, żeby miałem 50 urodziny. Tutaj syn mi tutaj taką laurkę zrobił z wilkami morskimi dla taty, spełnienia marzeń i tak dalej, żebyś został trenerem kadry. Ojej, to doczytałem, znaczy czytałem, ale to było rok temu, ale brawo. Sukcesów i wygranych. I wygrania play-off. Brawo, co on, tutaj syn to przewidział, bo to były w marcu, a on napisał mi wygrania play-off. I tutaj mam też takie 50 serduszek od mojej kochanej rodziny na swój temat. No same, tak jak mówimy o chwaleniu i superlatywach, to tutaj tego dużo jest, ale twardo stąpam po ziemi. Tam nawet jest napisane boomer chyba na jednym z, tutaj na tym serduszku jednym. Przystojny, no to mi się podoba. Ten boomer, no tak, też mi się podoba. Powoli kończymy, żeby trenerowi też nie zajmować całego dnia, żeby trochę mógł trener odsapnąć, jednak czekać na rodzinę. Taka była zasada w poprzednim cyklu, że to bohater tego danego odcinka nominował kolejną osobę, z kim mamy spędzić kolejny dzień. O, to nie wiedziałem. No to tak, może trener kogoś wskazać i może jakieś słowo na koniec, coś trenera. Ja myślę, że fajną osobą do takiego czegoś i na pewno bardziej oczekiwano przez kibiców niż ja, będzie Endy Mazurczak, więc oczywiście nie lubię się bawić w jakieś łańcuszki, ale tutaj wychodzę też z taką inicjatywą dla kibiców, bo na pewno będzie to ciekawe, więc nominuję Endiego za oglądanie mojego filmu. Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że nie był za nudny i za długi, bo potrafię przedłużać. Że Przemek to tak zmontuje, że będzie to fajny, krótki film. Zapraszam na mecze, zapraszam nad Jezioro Głębokie, na bazarek, do zobaczenia wszystkich, których spotkam. Chętnie porozmawiam, pozdrowię o wszystkim, też o koszykówce, nie tylko, możemy porozmawiać. Dziękuję bardzo.